Servus, tu Kepson. Dziś jesteśmy w miejscowości Półtusk, a na waszych ekranach dziś półmetrowa zapiekanka z food trucka Beef Puff. Jedzenie w food truckach kojarzy mi się z wysokimi cenami. Nie wiem czemu, ale tak zawsze, gdy jestem gdzieś na jakiejś imprezie i mam okazję przynajmniej przeglądać sobie menu, to zastanawiam się, kurczę, ale ceny. Ceny to może te są nieco podbite, bo te food trucki nie stoją tam cały czas, tylko przyjechały na jakiś tam określony właśnie czas i do ceny trzeba doliczyć koszty paliwa, miejsca i tak dalej, dlatego ja nie nagrywam takich zlotów, food trucków albo podobnych imprez, bo myślę, że to bez sensu, bo to też jakbyś ktoś chciał skorzystać z mojej rekomendacji, to trzeba by było śledzić te food trucki, a tak jak coś jest na miejscu cały czas, to już prędzej ktoś tam może odwiedzić to, co nie? Dziś sprawa ma się trochę inaczej, bo mamy food truck, ale taki, który umiejscowiony jest na stałe i przynajmniej jeśli chodzi o zapiekanki, to ceny są bardzo atrakcyjne. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Pół metra zapiekanki za 10 zł, mówię tutaj oczywiście o klasyce, bo takie lubię najbardziej, ale tutaj zupgrade'owałem sobie ją o prażoną cebulę, czyli klasyczną urozmaiciłem o cebulkę prażoną za złotówkę więcej. Mam wrażenie, że mogłaby spędzić w piekarniku trochę dłużej cała zapiekanka, bo nie była aż tak chrupiąca i nie było efektu ciągnącego się sera, ba, ser był tam bardzo mało wyczuwalny. Nie wiem, czy to przez ketchup, ale czy to może pieczarki, ale podejrzewam, że przez ketchup całość wydawała się być nieco kwaśna. Nie wiem, co to za specyfik, ale takie miałem wrażenie, a sprawę podratowała tutaj jednak prażona cebulka, której było sporo, była chrupiąca i raz za razem to ona przebijała się do kubków smakowych. Po opisie można stwierdzić, że to nie do końca udana pozycja, ale też czego spodziewać się za 11 zł. Wziąwszy pod uwagę, że dzisiejsza zapieksa ma aż pół metra, to myślę, że może minuta dłużej byłoby to lepsze, ale tak to dziś wjeżdża czwórka, bo ten efekt nie był do końca taki, jaki być powinien. Czwórka za świetną decyzję o cebuli prażonej i fakcie, że idzie tym podjeść, bo całość jest po prostu duża.